Miała chronić polską ziemię przed obcokrajowcami, a chroni ją przed samymi rolnikami. Tak o ustawie o obrocie ziemią mówił dziś na konferencji prasowej poseł PSL Mieczysław Kasprzak. Polityk w czasie spotkania z dziennikarzami wyliczał założenia ustawy, które jego zdaniem uderzają w rolników. Ostrzegał też, że przez nowe prawo mogą oni stracić dotacje z Unii Europejskiej. Jest źle, choć mogło być jeszcze gorzej. Tak o ustawie o obrocie ziemią mówił dziś Mieczysław Kasprzak. Polityk PSL uznał, że chociaż zakaz zakupu ziemi poza miejscem zamieszkania czy zakaz dziedziczenia przepadły w poprawkach, to zmian powinno być więcej. A jako przykład podał przekazywanie gospodarstwa osobom niespokrewnionym. Czyli jeżeli ja będę chciał komuś przekazać swoją ziemię, swoje gospodarstwo, nie mając wstępnych spadkobierców, osobie, która zagwarantuje mi moje dożywocie, opiekę nade mną, nie będę mógł tego zrobić. Poseł zapowiedział, że ludowcy będą jeszcze zgłaszać poprawki w Senacie. Zaapelował też, by dokładnie sprawdzić, czy ustawa o ziemi nie przekreśli szans rolników na dopłaty z Unii Europejskiej. Te rozwiązania, które zostały przyjęte przez PiS w ubiegłym tygodniu w Sejmie, mogą powodować, że Polska utraci wsparcie dla rolnictwa, dopłaty bezpośrednie. To byłoby coś najgorszego i należy przeprowadzić w tej chwili dokładną analizę. Jeżeli tak by miało być, to tą ustawę trzeba czym prędzej wycofać i nie wolno popierać. Zdaniem opozycji Polska w traktacie akcesyjnym do Unii wynegocjowała 12-letni okres przejściowy dla obcokrajowców, którzy chcieliby kupić ziemię. Zobowiązaliśmy się też, że po tym czasie bariery dla zagranicznych nabywców znikną. 12-letni okres ochronny mija w maju. Ustawa o obrocie ziemią zakłada m.in. zakaz sprzedaży gruntów należących do Skarbu Państwa przez kolejnych 5 lat od wejścia w życie ustawy.